pytanie w związku z prowadzoną inwestycją modernizacji sieci tramwajowej, przebudowy ulic w ciągu sieci tramwajowej, ale tak nie tylko Wybickiego Legionów, ale także ulicy Sikorskiego. Ja mam prośbę, w projekcie przebudowy nie ma mowy o tym, aby zinwentaryzować i ewentualnie pozostawić te zabytkowe studzienki kanalizacyjne, które się w ciągu tych ulic mieszczą. Studzienki, które zostały produkowane przez gruzińską firmę Herzfeld Victorious, to są przeróżne. Tak jak ja chodziłem, porobiłem zdjęcia, to były i sprzed I wojny światowej Herzfeld Victorious Graudens, potem były z początku dwustulecia międzywojenne Herzfeld Victorious Towarzystwo Akcyjne, potem spółka akcyjna i chyba najnowsze studzienki, które były, to już były produkowane na zamówienie miejskich wodociągów oczyszczalni w Grudziądz. Też taka inskrypcja jest. Kiedy w 2010-2009 roku była prowadzona rewitalizacja Starówki i ulic Starego Miasta, no te studzienki zniknęły bezpowrotnie. Szkoda. Wiele miast w Polsce posiada takie szpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne. Możemy je zobaczyć w Krakowie, w Zakopanem, w Bydgoszczy, w Toruniu i w wielu innych miastach. Także ktoś napisał nawet, że w Wilnie widział taką studzienkę, HSP Victorious Grudziądz. Więc warto byłoby przejść i zobaczyć, może stan techniczny tych studzienek pozwalałby na to, żeby je zostawić, zamiast instalować nowe studzienki. Także jeżeli byłaby taka możliwość, gdyby projekt nie przewidywał tego, więc ja jakby nie mam pretensji do wykonawcy, że stawia nowe, tak, miejsce tych starych. Natomiast warto by zwrócić uwagę, bo to jest jednak dziedzictwo naszego miasta. Jeżeli chodzi o remont sieci tramwajowej, oczywiście sprawdzimy, co z tymi zabytkowymi studzienkami kanalizacyjnymi. Pani dyrektor sobie zanotowała pewno to. Nie wiem, czy średnica pustul jest jakby, bo sama już no, pokrywa, niekoniecznie musi mieć taką samą średnicę jak nowe całe w pustce, tak? Jeżeli będzie taka sama, to jak najbardziej należałoby je zachować i zostawić. Więc myślę, że ten temat na najbliższej Radzie Budowy przy przebudowie sieci tramwajowej poruszymy i też udzielę informacji ustnej panu radnemu odnośnie tych studzienek.